Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Juken, przed Wami 32 już odcinek z Farming Simulatora 22 z pierwszej serii, której 31 odcinków temu zaczynałem swoją przygodę z farmingiem. Dzisiejszy odcinek będzie takim troszkę miszmaszem takich zmian na farmie, będzie ich sporo. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się winogronami oraz oliwkami. No i tutaj powiem Wam jedną rzecz, moi drodzy. Oliwek zebraliśmy 32 tysiące, winogron gdzieś tam powyżej 6 tysięcy, czyli słabo, słabo, słabo. I jak widzicie, pewne zmiany zaszły, które zrobiłem poza odcinkiem i dzisiaj właśnie Wam pewne zmiany tutaj pokażę i parę takich rzeczy musimy zrobić, bo jak widzicie, z kasą jest no bardzo, bardzo krucho przez te moje zmiany. Jest totalnie krucho z kasą. Pierwsze, co zrobiłem, to wywaliłem te oliwki. Pytanie będzie wasze pewnie, dlaczego? No, odpowiedź jest, widzowie, bardzo prosta. Po prostu te rzędy oliwek były tak krótkie, było ich tak wiele, że jeżdżenie i zawracanie było tak męczące dla mnie. Zebrałem oczywiście te wszystkie oliwki, natomiast było to dla mnie mega wkurzające i tu nie ma sensu czegoś takiego sadzić. Na razie zasiałem trawę, po prostu zaorałem całe pole, nawiozłem je. Też właśnie między innymi po to kupiłem maszyny, żeby były, i jest sobie, rośnie trawa, bo do owieczek naszych i do koni będzie nam potrzebne jak najbardziej, na przykład kiszonka, także myślę, że trawka może sobie tu rosnąć. Tutaj kwestia tego, to powiem Wam, że plan jest taki, jak sobie dobrze to przemyślałem, to pozbędziemy się tych winogron i posadzimy same oliwki. Po prostu długie takie rzędy oliwek posadzimy, bo jeszcze z tych oliwek będzie oliwa. Z oliwek, no mamy, ile tam mówiłem, tych oliwek? 32 tysiące, więc przypuszczam, że no, z tych rzędów myślę, że dobre nawet 100 tysięcy byśmy mogli wyciągnąć tych oliwek. Więc no tu mi się przez przypadek akurat drzewo zasadziło. Tutaj jak widzicie już coś tam burzyłem i też gdzieś niegdzie pousuwałem. No ale to będzie wszystko do zmian. Kolejna zmiana, która zaszła, to stadnina koni. Tak, na nowo, widzowie, stawiłem jednak dwie takie stadniny koni. Ponieważ tamte, powiedzmy, stadniny bez stadniny, czyli same wybiegi, tak, same pastwiska, były dosyć dla mnie uciążliwe z tego względu, że musiałem tam dowozić wodę, a tutaj tylko dowozimy jedzonko i jakby jest to dla mnie takie no, bardziej korzystne. Tutaj to też wygląda w miarę fajnie, no myślę, że spoko. Ten teren, gdzie jesteśmy, też pewnie będzie przerobiony. Tutaj jeździłem kosiarką, jak widzicie, kosiłem tą trawę, bo stwierdziłem, że może warto, żeby to fajnie wyglądało, ale przyszedł mi taki szalony pomysł do głowy. Nie wiem jeszcze, czy go zrealizuję. No pewnie nie w tym odcinku. Aby wszystko jeszcze raz wywalić, oczywiście zostawiając tylko i wyłącznie stawek, te wszystkie drzewa, to wszystko powywalać, zaorać to, posiać prawdziwą trawę bez tych tutaj chwastów. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nawieść to i przygotować tak, żeby można tu porządną kosiarką wjechać i pokosić. Bo niestety przez to, widzowie, że no są takie różne zaułki, gdzie nam ta nasza kosiarka nie wjeżdża, gdzieś tu stała, ale może tu? Tak. To musiałem kupić też taką ręczną kosiarkę do koszenia tej trawy, na przykład tutaj. W sumie nie wiem po co, bo ona nie działa za dobrze, jak mam być szczery. Także to jest jakiś pic na wodę fotomontaż. Ale też tak sobie właśnie myślałem, żeby tą część tak ładniej zrobić, o, żeby była taka trawka typowo zasiana. Nie wiem, chciałbym przy domu mieć takie ładne trawki. Dobra, może pieskowi, słuchajcie, miskę napełnijmy. Więc to są rzeczy tutaj, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, rzeczy techniczne, którymi chciałem się z wami podzielić. No tam widzę, że drzewa posadziłem i trochę nam przez garaż przebijają. No troszkę mnie fantazja poniosła. Myślę, że będzie trzeba to poprawić. Tam jak widzicie, no to tutaj stąd nie widzicie, widzowie, też poprawiłem tą górkę, na której stoi tam ta taka fajna wieża. Troszkę tam chciałem to ulepszyć i też wszystkie latarnie stąd powywalałem, znaczy prawie wszystkie, bo tu jakaś, a nie, to została ta od drogi, dobrze. Tak stwierdziłem, że tutaj może takie latarenki będą powywalane i porobimy takie lampki bardziej ogrodowe, ale to też mówię, zastanowię się, czy przypadkiem tego nie zaorać. Tak, ktoś z was może powiedzieć, że troszkę wymyślam, no może tak jest, może tak być, widzowie, ale chciałbym ten teren już mieć tutaj tak idealnie. O, tu właśnie sobie stoi kosiarka, tylko nie wiem, czemu ona jest na chodzie. No nieważne. Nieważne. Lecimy dalej, widzowie. No to ten traktorek nam już w tym momencie raczej nie będzie potrzebny z tą tutaj obcinarką. Dlatego, że no
Ja wiem, że teraz mógłbym te winogrona obcinać, ale tak jak wam powiedziałem, nie chce mi się, kompletnie widzowie mi się nie chce. O, tutaj jest ten puk. Proszę, nie, to jest... Nie wiem już, co to jest, nie wiem, czy to jest puk, czy to jest akurat do sadzenia, chyba do siania, siewnik taki wielki, ale troszkę za duży tam, żeby wjechać. Sprzedałem też w związku z tym tą beczkę, którą woziłem tym traktorem, tą wodę, no bo bez sensu. O, tutaj mamy przetrząsacz chyba. No i tutaj też usunąłem te oliwki, bo tutaj jeżdżenie z tymi oliwkami było dosyć męczące, także zrobiliśmy trawę w ten sam sposób, zaorałem. No i dlatego może gdzieś, wiecie, o tu na przykład, jak zobaczycie, no nie wszystko jest idealnie równo, bo no najpierw te oranie robiłem, jeszcze nie robiłem malowania, na razie tym malowaniem nie bawiłem. O, widzicie, było orane, było. Ale to zobaczymy, jak to w przyszłości zrobimy. Myślę, że wtedy te rzędy oliwek do końca by na full szły tutaj, tak jak idą te winogrona, tak dotąd, i oliwki będą, myślę, że swoją funkcję sprawowały. No, tak jak widzicie, zaszły też dalej zmiany. Troszkę robiłem właśnie poza odcinkiem i było to, moi drodzy, dużo, dużo pracy z tym. Nie powiem, że nie. Dlatego dzisiaj już taki miszmasz. Oczywiście gdzieś tam będę pauzował, będę wam pokazywał, jak sprzedaję. O, i tutaj też trochę płot popsułem. No właśnie, popsułem płot, bo w ogóle dużo rzeczy tu popsułem. Bo tutaj był płot, ale płotu nagle, widzowie, nie ma. Płot jest tylko i wyłącznie z drzewek. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy owieczki, proszę bardzo, widzowie. Zmieniłem, znalazłem w modach takie pastwisko dla owiec, które również ma wodę i jakoś mi to pasuje. Pasuje mi to kształtem, pasuje mi to wizualnie, bo zobaczcie, takie ładne, troszkę drewniane. O, tu już się ile wełny wytworzyło i będzie trzeba niedługo, widzowie, po wełnę przyjechać. I zobaczcie, mimo że jest ten wskaźnik tutaj wody, to tak naprawdę wody nie musimy tutaj dostarczać, tylko sobie przywozimy jakieś tam. No nie wiem, czemu są jakieś ziarna, skoro przywoziłem tutaj trawę. Natomiast wjeżdżamy tutaj i to jest taka przejazdowa. I zobaczcie, pięknie, dalej jedziemy. Następna. Tak specjalnie gdzieś niegdzieś widzicie te drzewka posadziłem, ale ładne owieczki. Ładne owieczki. No, wełnę jak widać już nam produkują, więc dzisiaj na pewno jednym z czynników, elementów, rzeczy, które będziemy robić, to będzie na pewno... Będą te wszystkie fabryki związane z owieczkami. Ale to tak jak mówiłem, raczej od jednego zaczniemy. To jest czwarta. I tu jeszcze na końcówce, słuchajcie, tak sobie zakończyłem ten teren. Zobaczcie, jak ładnie. Piąta w taki sposób ułożona. I w ten sposób można ładnie to przejechać i wyjechać. Tutaj miała być brama, ale z jakichś względów, że tu kiedyś była ulica. Znaczy, bramę mogę postawić. Bramę tu mogę postawić i myślę, widzowie, że nawet zrobię to teraz. Tylko teraz z tymi inwestycjami to też tak różnie. Będę musiał pewnie w pierwszej kolejności się skupić na innym elemencie, moi drodzy, czyli na sprzedaży. Ta sprzedaż będzie mi dosyć potrzebna. Jaką byśmy mogli tu postawić bramę? Dałem taki płotek ten z jaśniejszymi deskami, jakoś tak mi tutaj pasował. Czy mamy jakąś konkretną bramę, jaką byśmy tu chcieli? Takiej szerokiej nie potrzebujemy, bo tu nie będzie nie wiadomo co wjeżdżało. Chciałbym, żeby ona też w miarę pasowała. Ta od biedy by mogła być, ale jak widzicie, znaczy teoretycznie by mogła taka być. Ona by tu fajnie pasowała nawet. Dobra, gościu, no przecież widzisz, że buduje bramę. No chłopie, nie trąb mi tu. Wolałbym mieć może taką zakrytą, ale z drugiej strony ten płot jest i tak. Myślę, że tak moglibyśmy tą bramę tu wstawić. Nie wiem, która jest lepsza. Powiem wam szczerze, że nie mam zdania, bo nawet ta też nie jest zła. Chociaż pod odcień, jeśli chodzi niestety, widzowie, o odcień tego budowania całego, to średnio. No jeżeli byśmy chcieli, też taką można zrobić rozsuwaną bramę. Na przykład tak, o. Jest też taka brama rozsuwana, to ona mogłaby sobie wtedy tutaj być. Tak by musiała być. No teoretycznie, wiecie co... Może faktycznie tą rozsuwaną bramę tutaj dajmy, o, zobaczcie. Już stoją, już trąbią, kurde, me. Aha, bo tą bramę się tu otwiera gdzieś. Czekajcie, gdzie jest to cudo do otwierania? Oj, oj, oj. Trochę spieprzyłem. Teraz nie otworzę. Widzowie, nie otworzę bramy, nie? Bo to cudo do otwierania... No dobra, to ta brama nie może tu być. Jednak, słuchajcie, nie fart Stefan, nie może ta brama tu być. Chciałem dobrze, ale
dla osób spostrzegawczych może być zagadka. Co tu było? Gdzie my jesteśmy, moi drodzy? Gdzie są te owce i co tu było? Bo to jest taki test troszkę dla osób spostrzegawczych. Ja specjalnie widzowie nic nie mówię, specjalnie się nie odzywam i czekam na wasze ewentualne spostrzeżenia. To jest celowo. To jest celowo. Kto z was, moi drodzy, się zorientuje? Taki odcinek się też szykował, w którym chciałem wam pokazać pewne zmiany na farmie i dzisiaj kilka rzeczy po prostu na odcinku trzeba zrobić. No już nadszedł ten czas. Wiecie co? No chyba wstawimy po prostu już tradycyjnie. No jakby no tylko ta brama mi tu pasuje. Tylko ona mi tu pasuje w tej sytuacji. Tylko chyba ją troszkę, oj, chyba ją troszkę źle postawiłem, ale dobra. Tu specjalnie od drogi zrobiłem. A nie, można, ładnie jest, dobrze, dobrze widzowie. Pięknie. No i tu oczywiście, bo ja tu coś chyba próbowałem nawet wybudować i dlatego tutaj, moi drodzy, jest taka dziura. Oczywiście żadnej dziury nie może być. Sadzimy, siejemy trawkę. Musi być wszędzie równo, bo my tu będziemy, widzowie, trawę. A czemu to kolor zmienia? To jednak te opryski chyba coś dały, nie? Jak tą trawę tu sadziłem? Bo się... Ej, ja tu trawę sadziłem, ale ona jest faktycznie bez... A, bo ja teraz psuję, widzowie. To czekajcie, to ja tu powinienem tą trawę wszędzie zasiać. Jak już. To źle zrobiłem. Popsułem, widzowie, bo mogłem... To ja tu siewnikiem jeździłem. Dobra, niech kawałek będzie z tą łąką. Tutaj, o, do tej górki niech będzie z łąką. Bo tu była faktycznie też trawa do koszenia. No i nie będzie przejazdu, bo Yuken sobie otworzył bramę, słuchajcie. Król całej wsi otworzył sobie bramę i nikt nie przejedzie. No, tutaj jest taki teren nierówny, bo było parę rzeczy, których nie mogłem usunąć i dlatego musiałem przysypać to, słuchajcie, ziemią. O, gdzie tu coś wystaje? No, nie jesteśmy w stanie tego elementu usunąć, dlatego to... Ale wiecie, no teren w realnym świecie też ma górki, pagórki i myślę, że to nawet fajnego uroku nabrało. Przy czym faktycznie ta trawa lepiej wygląda zasiana przeze mnie. No, nie pomyślałem. Nie wiem, czemu tu jest jakiś taki... Nie wiem, czemu tutaj jest jakiś taki dziwny plac. Nie wiem, czy ja tu nie wjechałem właśnie z tym nawozem, czy co tu się stanęło. Nie wiem, widzowie. Taki jakiś dziwny plac się tu zrobił. Ale mniejsza, nie analizujmy. Też dużo takich większych drzew posadziłem, żeby było troszkę, jak widzicie, zieleni. Także, no jak widzimy, tutaj już nam na pewno owieczki, no tą wełnę dają. O, stoją, widzicie, maszyny do opryskiwania, do... orania pola. No i tutaj te całe miejsce. No, tych elementów, które tu widzicie, tak, tu stały te domy. Tych elementów, które tutaj widzicie, tych anten, tego wszystkiego, no niestety, widzowie, usunąć się nie da. Więc możemy je tylko zamatować jakimiś butynkami i no taki też będzie nasz cel, aby tutaj postawić, powiedzmy, że wszystkie rzeczy związane z wełną, ale to też muszę przemyśleć, bo jeśli wełnę mam tutaj dosyć blisko, to na razie tą trawę, powiem wam szczerze, zostawię, bo ktoś by mógł zapytać, czemu równolegle nie wybudowałem jeszcze raz takich do owieczek obór. No to mogę wam to pokazać, już to nie chodzi o kasę, bo kasa by się, widzowie, znalazła, ale ja wam to zaraz pokażę, bo to nie jest tak, że ja na to nie wpadłem. Ależ moi drodzy, oczywiście, że nie. Był taki pomysł i był taki plan, żeby... No oczywiście, no mógłbym takie, ale to są znowu te, które wodę potrzebują, a ja dążyłem do tego, żeby nie miały wody. Zobaczcie. Jakby ktoś się chciał zapytać. Nie da się, widzowie. Bo żebym to mógł się zmieścić tutaj w tym obszarze, to bym musiał budynki na siebie zrobić. Z kolei, jeżeli te bym chciał przesunąć, to musiałbym ubrać oliwek. Teoretycznie mógłbym tak zrobić i nie mówię, że w przyszłości tak nie zrobię, czyli że to by się wtedy kończyło gdzieś tak tu. Druga opcja oczywiście była taka, że można było to tak zrobić, widzowie, i wtedy poniekąd by na... O, tak można było to zrobić i wtedy te... no by się przejeżdżało, prawda, przez te stodoły. O, tak, dokładnie.
Natomiast też tego nie zrobiłem i to z jednego prostego powodu, bo to będzie odbicie lustrzane, moi drodzy, i będzie to dosyć kłopotliwe, bo jeśli tu wjeżdżam traktorem, cyk, to też jest tak, że muszę podjechać tym traktorem tu, troszeczkę nim cofnąć tam z tą przyczepą i robić rozładunek. I w momencie, kiedy tutaj miałbym takie pastwisko dla owiec, gdzie byłoby to odbicie lustrzane, czyli musiałbym w drugą stronę podjeżdżać, rozładowywać, byłoby to dosyć uciążliwe. I poza tym gdzieś tak byłoby za ciasno. Nie chcę tak ciasno. Jedyna opcja to jest taka, jaką wam na początku pokazałem. Ale no kto wie, jak zdecyduje się troszeczkę tutaj te pastwisko przesunąć, to może tak zrobimy. Może tak zrobimy. Tym bardziej, że temat oliwek jest jak najbardziej do zrobienia na nowo. Jeden rządek mogę ich usunąć, ponieważ tutaj będziemy, moi drodzy, winogrona wywalali. To już jest decyzja pewna, że winogrona będą wywalane. Dobra, to tyle jeśli chodzi o te rzeczy. Jeszcze chyba miałem wam tam gdzieś coś pokazać, aż tamtej części wydaje mi się tutaj najwięcej działałem. I tak jak widzicie, dużo było działań, dosyć czasochłonnych. No tutaj też tą górkę troszkę taką zrobiłem bardziej stromą, żeby to takie było bardziej, widzicie, efektywne, żeby tutaj ta wieża tak sobie stała i wystawała. To oczywiście gdzieś tam lampy są pochowane w wierzbach, żeby świeciły na tą wieżę, bo niestety nie mamy tutaj takich lamp, które możemy zresztą zobaczyć, widzowie, w oświetleniu, ale raczej takich lamp nie ma. Bo zobaczcie, wszystko to są takiego rodzaju jakieś, jak widzicie, latarenki, a nie ma takich lamp, które by świeciły w górę. No to są takie typowo ogrodowe, ale wiadomo, że najlepiej lampę, jak ona świeci, no to zobaczyć dopiero w nocy. Także teraz nie będziemy się, słuchajcie, lampami tutaj bawili, przy czym na pewno brakuje mi, jak musiałbym pościągać, zobaczyć. Jakby były takie lampy, jak są na przykład gdzieś na Starym Mieście, czy to u mnie w Poznaniu i w Krakowie, w innych miastach widziałem też, bo są takie, wygląda to, moi drodzy, mega zacnie. No tu jest na pewno jedna rzecz, to już chyba nie podlega dyskusji, którą trzeba poprawić. Także widzicie, dzisiaj, moi drodzy, też odcinek z poprawek. I z pewnością jest jeszcze jedna rzecz, moi drodzy widzowie. Jak sprzedam ciasteczka, ja wam po prostu nie będę was zabierał na tą sprzedaż, bo widzę, że to jest bez sensu, żebyście tutaj oglądali, jak sobie sprzedaję. Natomiast będę wam raporty zdawał, pokazywał, jak to tam zarabiamy. No to planem będzie kupienie 3 do 4 pól, na których zasiejemy właśnie to zboże, tą pszenicę, po to, aby tworzyć mąkę. Właśnie mąkę mamy wytworzoną tak naprawdę z tego młyna, który gdzieś tam jest wybudowany. Też ją trzeba odebrać i zawieźć, gdzie trzeba. Jak widzicie, mamy jeszcze te bele i wcale ze słomą 9000 litrów w jednej. I jeszcze nawet nie liczyłem, ile ich tu jest, ale zakładam, że będzie tu z 200 tysięcy. Musiałbym je pozbierać. Może też w dzisiejszym odcinku uda mi się jakoś wam pokazać, ile to wynosi. Jak widzicie, mamy bardzo dużo różnego miodu i myślę, że w tej części mojej mieszkalnej też gdzieś tam ule się postawi. I tutaj, moi drodzy, już nie wspomnę, że... No, tu pomidorki trochę cienia mają od tych uli, no ale trudno. Już nie wspomnę, że słuchajcie, w ogóle do szklarni jako tako nie zaglądałem, ale widzę, że na razie nam tu nic nie posło, chociaż tu jakaś sałata rośnie. W sumie nie wiem, widzowie, po co rośnie ta sałata, jak mam być szczery. Ja już się gubię, ja będę musiał to też... To będzie jeden z elementów planowania. No właśnie, zobaczcie, te palety akurat są tak lekkie, że można je przerzucać. Ja je cały czas przestawiam, ale tutaj by trzeba chyba podjechać manikiem. Także to też jest plan na dzisiaj, załadować miód i od tego nawet zaczniemy. To trzeba zlokalizować manika, który prawdopodobnie stoi gdzieś... Ostatnio nie używałem tego mana sam, ale używałem go z wami, coś sprzedając, więc pewnie ten man musi stać tu. O, nie ma mana, ukradli mana, nie, tu jest man, dobra. A czemu tu jest brama otwarta? No i właśnie, jeszcze są meble do sprzedaży, no już trudno, że w styczniu, no zamknij się, halo. Aha, bo się zaczęła zamykać, to po cieniu trzeba, dobra, teraz się zamyka, okej. Okay. Dobra, widzowie, zaczniemy od miodu, bo tam jest go za dużo i tak jak widzicie, to troszeczkę razi po oczach, że tak są te kartony porozwalane, przynajmniej mnie razi po oczach. Ja tu sobie oczywiście ściągawkę, jak działam na maszynach, wolę zawsze ściągawkę mieć włączoną, bo wtedy wiem, że
wszystko jest spoko. Także zaczniemy od miodu i gdzie ten miód byśmy mogli dostarczyć, to też oczywiście zaraz sobie zobaczymy. No dzisiaj dużo takich rzeczy, widzicie, krowy chyba na ostatnio były nakarmione, więc akurat o krowy bym się nie musiał martwić, ale krowy mają znów nadmiar mleka i nadmiar gnojówki. Także widzowie, no jest tutaj cały czas co robić, jak to na prawdziwym gospodarstwie, cały czas w coś trzeba ręce wkładać. Teraz naprawdę mi to pokazuje, ile rolnicy mają pracy. Dobra, my sobie tego mana postawimy może, albo nie. Albo niech sobie stoi, niech sobie zbiera. Wejdźcie. Tak brzydko te palety wyglądają, to już je uprzątnijmy. Na szczęście one nie są ciężkie, ale objętościowo, jak widzicie, 24 tysiące litrów mamy miodu. No to dobrze, nie wiem ile jeszcze się nazbiera, to bo jakby nie mamy dostępu, słuchajcie, nie ma nigdzie informacji o tym, ile miodu mamy wytworzonego. Niestety, tutaj jest jakieś, no tak, tutaj w tych fabrykach tych cukierków, tylko że chyba nie mamy jeszcze punktu sprzedaży tych cukierków, nie pamiętam. Zawiózłbym, widzowie, miód, a i do tych nam były potrzebne rodzynki dlatego. No ale słuchajcie, żebym ja 250 tysięcy litrów rodzynek wytworzył, to ja to pierdzielę, wolę je kupić. To z tymi winogronami jest za dużo szczypania. Szkoda, bo tu rodzynki byłyby potrzebne. No nic, no nic, widzowie, no nic. Będziemy kupować. No właśnie, jeszcze buraki cukrowe na tym polu, gdzie mamy pszenicę, będzie trzeba posiać buraki cukrowe, żeby mieć cukier. Wiecie co? Nie wiem, gdzie tu był jeszcze miód potrzebny. Czy tylko w tych fabrykach cukierków? Mam dziwne wrażenie, że w jakiejś piekarni, do której bym... O, w lodziarni. Dobrze, fabryka lodów. Tu zawoziłem, bo to już raz taką rundę zrobiłem. Dobra, oznacz miejsce. Dobrze, że jest taka funkcja i będziemy widzieli... O, dobra, będziemy widzieli, która to jest fabryka lodów. Także jak widzicie, widzowie, jest naprawdę taki odcinek. O, ile się nam tu jeszcze tego obornika nagromadziło. Kurczę, widzowie, widzicie, że ja już nie wiem, w co ręce wkładać. Naprawdę. Tu już nam się ciastka wyprodukowały, także będziemy je też dzisiaj sprzedawali. Tu są lody, fajnie, że się nie roztopiły. Także widzowie, też będziemy zdecydowanie dzisiaj... A szybko się zapakował ten miód. No dobra. No to jak było tak mało, no to zawieziemy od razu. Także no, ciastka są do sprzedaży, pizzę trzeba sprzedać, meble też myślę, że sprzedam, bo blokujemy sobie handel. Więc myślę, że po takiej sprzedaży parę ładnych milionów będziemy mieli, chociaż w przypadku ciastek jestem w stanie stwierdzić, że nawet 10 milionów będzie na koncie przekroczone. Bo te ciastka są dosyć opłacalne z tego, co widzę. No i wtedy będziemy mogli, słuchajcie, dalej wziąć się za robotę. To aż się ten obornik przelewa, słuchajcie. Dobra, to te niech się popakują wszystkie miody. Ale brzydko się załadowało. Ten autoload, jak widzicie, nie jest niestety doskonały. Aczkolwiek no tutaj to nie jest żadne ułatwienie w przypadku autoloada, no bo i tak bym te palety mógł na ręce. Ale czekajcie, zrobimy sobie. One są lekkie, więc i tak bym mógł je... Co to tak się... No tak się zapakowało, serio. Ach, dobra. Dobra, to niech ten tutaj sobie stoi, niech on zbiera ten miód, bo to chwilę pewnie zajmie. Więc zaczniemy od ogarniania. Tak, zawiozę ten miód, zrobię pierwszą sprzedaż ciastek, żeby troszkę kasy nabić. Zobaczymy, jakie pola mamy do kupienia. I te pola będziemy no, przygotowywali, widzowie, pod pszenicę. Tak szczerze, fabryki jeszcze mamy do zrobienia, może tylko, że no nie ma nawet w tej chwili co patrzeć, dopóki nie dokonam sprzedaży, no bo żeby jednak budować te fabryki. Widzieliście w ogóle to śmieszne, nie? No bo już wam pokazywałem strefę tą koło owieczek, gdzie fabryki były do ubrań, tak, do winogron. Już niby było wszystko zaplanowane, ale jednak nie, musiałem zburzyć. Jak widzicie, zburzyłem to totalnie do zera. Ja tu sobie mogę wysiąść, to się będzie samo ładowało, także nie muszę tutaj stać. Dobrze, moi drodzy, no to co?
Tutaj, jak widzicie, u krówek jest też dużo gnojówki. W ogóle nie wiem, czy tu jest 200 tysięcy niby. Ale tak wygląda na animacji, jakby było znacznie więcej. A to, że we wszystkich jest 200 tysięcy. One są połączone po prostu. Okej. Ja nie wiedziałem, że to tak działa, że to jest jakoś tak połączone. W ogóle coś mi z latarnią nie wyszło. No widzicie, takie drobne rzeczy będę chciał oczywiście popoprawiać. Bo może przez to, że jestem troszkę perfekcjonistą i nie zawsze widać. Szczególnie, że często te latarnie w nocy stawiałem, więc... Więc okej, dobrze widzowie. To mamy... Aha, tam mieliśmy jeszcze zajrzeć. Tylko to byśmy potrzebowali ciężarówki naszej. Bo niczym innym mąki raczej nie zawieziemy. Tutaj gdzieś... A, tutaj jest ten. Dobrze, ja go na razie wstępnie tu budowałem. Później myślę, że go gdzieś indziej postawimy. Nie wiem jeszcze gdzie, ale będzie nam on potrzebny. Natomiast zobaczcie, zabrakło miejsca. Mąka. 30 tysięcy litrów, jeszcze 70 tysięcy litrów zostało pszenicy. Także fajnie, jakby to się przerobiło, więc tą mąkę też od razu ogarniemy. Dobra, jak miód się załadował, to go zawieziemy. Już będzie jedna rzecz odhaczona. Chociaż ja powiem wam szczerze, że absolutnie na dzisiejszy odcinek niczego sobie nie planowałem, nie zapisywałem. Te rzeczy gdzieś wychodzą po prostu teraz na odcinku, co jest do zrobienia. Że to jest taki odcinek po prostu... który można by, nie wiem, nazwać prace gospodarcze na gospodarstwie. No i tak to faktycznie, widzowie, wygląda. Gdzie ta mąka byłaby nam najbardziej potrzebna w pierwszej kolejności? Akurat tak wjechałem bezmyślnie w ten znaczek. Dobra. To gdzie mąka będzie nam? Dobra, no najpierw może załadujmy, później się martwmy gdzie. Czekajcie, tylko jak tam dojechać? Ulicą tradycyjnie. Znaczy tu była ulica, ja sobie własną zrobiłem. Już troszkę ten Yuken się za bardzo zaczyna panoszyć, widzowie. Całą wieś tutaj przerabia po swojemu. Jestem ciekaw, kto z was jest na tyle spostrzegawczy, że coś zauważy. Bo jestem, widzowie, bardzo ciekaw. Tylko teraz pytanie, czy jak ja... Tu są jakieś miejsca, czy jak ja tu... By trzeba zrobić wydaj prawdopodobnie. A, dobra, dobra, dobra jest, bo ja tutaj nie miałem ustawionego tego. Dobrze, 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 dobrze. Zarządzaj punktem. Tak, bo widzicie, ja tutaj nie miałem tego, słuchajcie, ustawionego. No to już na fulla, nie? Całą mąkę wydobędziemy stąd. Już niech będzie cała mąka. Ładnie to wygląda, ta mąka. Pierwszy raz mąkę, słuchajcie, odbieram. Pierwszy nasz produkt, mąka. Ale ładna. Premium flour. Typ 405, ale dokładnie napisali, słuchajcie, jak ja pizzę piekę, to chyba pszenną właśnie mąkę używam 405. Nie, już nie pamiętam. Tak, chyba 400 właśnie. Nie, 400, u nas jest 400. Co, to i to jest wszystko? Chyba nie. Jest 6 tysięcy dopiero. Aha, no czyli trzeba będzie zaczekać, aż się znowu załaduje, tak? Czy co? To nie, no to widzowie, to trzeba zmienić tryb produkcji. No to przecież tak to nie będziemy. Magazynowanie na przechowywanie. No przecież tak to nie będziemy do jutra tu czekać. Dobra, to ja wam pokażę, jak to się załaduje. Będziemy dzisiaj pauzowali nagranie w niektórych momentach, żeby było po prostu jakoś to dynamicznie. Także widzimy się, jak się załaduje, widzowie. No dobra, moi drodzy, mamy załadowane 30 tysięcy litrów mąki. Ja w czasie pauzy sobie szybko zobaczyłem, gdzie są zerowe ilości mąki, gdzie jest ona pilnie potrzebna i niestety jest to w trzech pizzeriach, czyli tą jedną dostawę, te marne 30 tysięcy litrów mąki musimy, widzowie, rozdzielić na wszystkie trzy pizzerie i musimy teraz tak jechać, żeby nam tej mąki gdzieś coś nie skubnęło po drodze. To jest najtrudniejsze. Oby się udało. Slalom gigant. O nie! Tego nie chciałem ładować. Nie wiem, jakieś cukierki mi się załadowały. No dobra. No tak, mój błąd, widzowie. Zapomniałem autoloada wyłączyć, niestety.
ma swoje minusy. Nawet nie wiem, gdzie te cukierki się sprzedaje, bo... O, i to wszystkie rzeczy dzisiaj będziemy sprzedawać po to, żeby widzowie nadrobić nasze finanse. Słuchajcie, wszystkie trzy pizzerie, a pizzerie są tam. I oczywiście pizzę też dzisiaj będziemy sprzedawali. O, ja tu nie pomyślałem, tu jedzenie krówkom przywoziłem i zastawiłem sobie przejazd. No to ładnie, no cóż, będzie trzeba troszeczkę tutaj przesunąć. Aj, Juken, co ty robisz, chłopie? Myślałem, że się przesunie ta paleta, no. A już myślałem, że nam się ładnie tutaj ta czekolada przesunie, no. A nie, bo to nie jest problem z czekoladą, słuchajcie, tu jest jakiś pachołek. Tu jest jakiś dzyndzel, no właśnie, i mamy jeszcze tutaj te... O, w pizzerii jakiś bałagan, widzę, się tu porobił. Się pizzę pogromadziły, czy to ja je przestawiałem? No dobra, w każdym razie musimy spróbować, słuchajcie, tą mąkę jakoś do pizzerii tutaj dostarczyć. Ale jaka pizza Mariana? Ja nie chcę żadnej pizzy Mariany. Ej, no to narobiłem. No cóż, widzowie, no muszę sobie pomóc, bo jakby nie mamy czasu za dużo. Nie lubię takich rzeczy robić, ich nie uznaję, ale jak trzeba, jak mus to mus. Słuchajcie, jak mus to mus, bo to nie jest takie proste wszystko teraz, by trzeba chwycić go za koło i cyk. Chyba się nie przewróci. Dobra, jest szansa, że się nie przewróci. Wniosek, że trzeba nie jeździć po kartonach. Także te wszystkie rzeczy będziemy, widzowie, dzisiaj jak najbardziej, słuchajcie, sprzedawali. Może tak trzeba podjechać? Dupa Jasia. No nic, no to w jednej pizzerii nie będą mieli za bardzo tej mąki, a będą mieli w innych. O, proszę. No nie jest candy, no bo to candy, to ja nie wiem, co z tym candy. Nie wiem. W sumie te cukierki nawet nie wiem, po ile one stoją. Niby sobie wyprodukowałem. Dobra, ile wzięło procent tej mąki? Wzięło... Było 30 tysięcy do podziału, no to tak w sumie po 10 tysięcy na pizzerię by trzeba dostarczyć. Tylko teraz, kurde, mi się zaraz ciężarówka przewali. Czekajcie, ja to muszę zrobić równowagę. Czy teraz muszę podjechać z tej strony? To akurat jest realizm, widzowie. Nie, z mąką do piekarni nie chcemy jechać, chociaż tam też by chętnie na mąkę wzięli. No i się zaczyna. No i się zaczyna, widzowie. Wiecie co? Po prostu... Aha. Jak człowiek ma podgórkę, to ma podgórkę, nie? Zaraz mi z pizzerii, kurde, znaczy z tej, z piekarni ukradną mąkę i tak to się skończy, widzowie. No. No, stawiaj się. Już. No i na chleb postawiłem ciężarówkę. No genialny jestem. Dobra. Widzę, że trzeba to zrobić chyba, widzowie, inaczej. Widzę, że trzeba to koniecznie zrobić inaczej, bo nam się zrobił galimatias. A my tu też czasu za wiele nie mamy. Takie bawienia się. Także będę musiał sobie troszeczkę pomóc, aczkolwiek... Tu widzicie, został, jakbyście się dziwili, tych odgłosów i tego, co wystaje z ziemi, to tam był kiedyś jakiś supermarket i to są pozostałości po tym supermarkecie, który zamaskowałem właśnie budynkiem. Taki cwaniak jestem. No właśnie, w pizzerii też zabrakło miejsca, także jak widzicie... Dobra, już rozładujemy, gdzie leci. Trochę w pizzerii, tyle, ile się da. A resztę najwyżej do piekarni już, sru. Będę miał większą, widzowie, motywację. Myślę, że zdrową motywację, prawda, aby tą pszenicę zasiać na tych trzech polach, o których mówiłem, i aby, no, aby oczywiście tą mąkę tworzyć. Że motywacja zdecydowanie będzie. Dobra, no ja to, słuchajcie, tutaj rozładuję. Kolejnym krokiem, jaki będziemy mieli do zrobienia, no to się spotkamy, jak będę podjeżdżał, widzowie, do punktów po odbiór. Wszystkiego jak leci. Czyli zaczniemy może od tej pizzy właśnie. Już niech ta jedna pizzeria ma więcej, bo jest na końcu. Ostatni będą pierwszymi.
to niech ta na końcu ma już tą całą mąkę już tam kichać. Zaraz się wyprodukuje kolejna, to do tamtych się dowiezie. Niech chociaż jedna pizzeria działa na full obrotach. Więc zaczniemy, słuchajcie, od sprzedaży pizzy. Wszystkie pizze posprzedajemy z tych wszystkich pizzerii. Tam chyba jest wszędzie na przechowywanie, no bo widać, że one są wystawione. Także będę po prostu sprzedawał poszczególne rzeczy i pokazywał wam, ile zarobku będzie. Czyli plan jest taki, że sobie zobaczycie, ile na przykład zarobimy na sprzedaży pizzy. No te cukierki to jeszcze nie wiem, bo tam chyba jakiegoś budynku nie wybudowałem. Także zobaczycie, ile na przykład będzie zarobku na sprzedaży pizzy, tak? Wszystkich pizz w sensie, z tych trzech pizzerii, ile będzie, nie wiem, na zarobku na ciasteczkach? Chociaż ciasteczka to chyba na koniec zostawimy, bo one są najbardziej opłacalne, z tego co mi się wydaje. Więc tutaj grube pieniądze nam, słuchajcie, z tych ciasteczek wpłyną. A dobra, to małe, to tam na pocieszenie damy do piekarni, słuchajcie. No właśnie, tu są jeszcze te śmieszne torty, widzowie. Tylko ja już powoli, słuchajcie, zapominam i to się wam przyznaję. Jest tyle tych punktów sprzedaży i to jest troszeczkę w pewnym momencie już zaczynam się gubić. No to mówię wam wprost, gubię się. Bo jest tyle tych punktów sprzedaży, nie? Jedne rzeczy muszę tu zawieźć, inne tam i jakby zaczynam się gubić, co się gdzie sprzedaje. I to zaczyna być takim troszkę dla mnie minusem. Wiadomo, no w świecie realnym no też byśmy tak mieli. Ale ja zaczynam się z tymi punktami już gubić. Może się okazać, że te cukierki, którymi tak świgam, to są naprawdę dochodowym biznesem, ale to się przekonamy, wiecie co? Niech one sobie tutaj leżą, tylko żeby nam nie przeszkadzały w odbiorze czegoś. A to tu świgniemy sobie. Wiadomo, że będzie komunikat, że nie są przyjmowane. To jest oczywiste. Więc ja sobie je śwignę tam. Bo może się okazać, że te cukierki to jest fajny biznes i ich wcale nie doceniłem, bo skoro ciastka są takim dobrym biznesem, to cukierki, które są też na miodzie produkowane i na innych tam rzeczach, może się okazać, że są bardzo opłacalne. Ale po to, żeby się o nie nie potknąć, jak będziemy jeździć, bo wiecie, że no, mam niestety taką zdolność wjeżdżania w palety, więc aby było bezpiecznie, to na boku niech leżą. Ja lubię porządek, wbrew pozorom, mimo tego, widzowie, co wy tu widzicie, bardzo lubię porządek. Dobra, także plan jest taki. Za chwileczkę się widzimy, jak załaduję pizzę. Pojedziemy sprzedać pizzę i zobaczycie, ile będziemy zarabiali na poszczególnych składnikach. Tu nie będziemy po prostu jakoś tego przedłużali. Będę podjeżdżał, bo dany mówił, jaki składnik będziemy sprzedawać. Tylko ten jeden konkretny składnik będę sprzedawał i będziemy widzieli, ile zarobiliśmy. Także moi drodzy, ja tutaj już się biorę załadowanie pizzy, a my się widzimy już za chwileczkę. No dobra, moi drodzy, pierwsza dostawa z pizzami zapakowana na full. No niestety tu nie będzie... Dobra, wiecie co, pojadę naokoło, bo tutaj jest, nie chcę się wywalić. Tu jest jakiś tam po prostu błąd, który powoduje, że tam przejechać mimo wszystko nie można. To też wiecie, czemu ten żywopłot wybudowałem. Natomiast, moi drodzy... O, sobie tutaj objedziemy. Natomiast, no jakby... Nie będzie to oczywiście jakoś tam dokładnie w tym momencie z tymi pizzami dla was wyliczeniem, ponieważ jak widzicie mamy trzy rodzaje pizzy, tak? I jednej mamy 42 tysiące litrów, drugiej 60, trzeciej 36. One mają różne ceny, więc jeżeli mielibyśmy to w taki sposób patrzeć, czekajcie, ta pizza sell point to było chyba to coś. I to pamiętam, że strasznie słabo brało, natomiast wyobraźcie sobie, widzowie, że nie można pola tego ustawić. Według mnie powinno być tak, że jak się na to wjeżdża, to konkretnie bierze z całości, natomiast tak niestety nie jest, to bierze w jakimś jednym punkcie. Ja to zrobiłem, żeby odwzorować, że niby, wiecie, ta restauracja te pizze kupuje, natomiast jak widzicie, no nie, ale mieliśmy tam te 200 tysięcy na koncie, także po sprzedaży pizzy powiedzmy, że będziemy wiedzieli, ile kasy jest. Nie jesteśmy w stanie już tego tak dokładnie wyliczyć. Znaczy, jakbym się uparł, to pewnie bym był w stanie, ale pytanie po co? Chodzi nam tutaj, my jakby tak nie... Mamy trzy rodzaje pizzy, jedne są tańsze, drugie są droższe i żeby była jasność, widzowie, podjąłem decyzję teraz, tu i teraz odnośnie sprzedaży, nie patrząc, jaki jest czas
jakie są ceny, tak? Ja tutaj, żeby to było jasne, mamy pierwszy transport, w ogóle nie patrzę na to, wiem, że sprzedając w danym miesiącu można zarobić więcej, w innym mniej. Zdaję sobie z tego sprawę i wiem, że jak na przykład będę w styczniu sprzedawał meble, to, no to będę w plecy ładnie na kasę, natomiast nie patrzę na to. Nie na tym etapie. Na tym etapie i celem tego odcinka to są ogólne prace. My musimy jakieś prace wykonać, a żeby też te prace wykonać, potrzebujemy kasy, czyli po prostu sprzedajemy wszystkie towary jak leci, opróżniamy wszystkie nasze fabryki, tak? I po to to robię, żeby też wam pokazać, ile zarobimy. To jest pierwsza dostawa. Dostawy będą dwie, jeśli chodzi o pizzę. Tak, jeszcze jednej pizzerii w ogóle nie skubnęliśmy. Tylko jak widzicie, no niestety ma to swoje minusy, że to tak dziwnie tutaj bierze. Jeśli chodzi o czas tego rozładunku, to jeszcze tragedii nie ma. Natomiast jeśli chodzi o zasięg, no i zmienić się tego nie da. Jeśli chodzi niestety o pizzę, próbowałem gdzieś tam pogrzebać, pozmieniać, nie da się. Nie da się, nie ma takiej funkcji niestety, albo jestem ślepy. Ale zobaczcie, mieliśmy 200 tysięcy na koncie, mamy już milion do przodu. Także pierwszy milion zarobiony na pizzach. I teraz rozumiecie, czemu mam tą motywację, żeby na przykład do pizzy wieść mąkę. Dlaczego mi na tej mące zależy? I oczywiście tam mówię, do jednych tych ciastek czy czegoś były potrzebne rodzynki. Natomiast tak jak wam mówiłem, akurat rodzynki i sami widzicie, jaki jest problem. A z tymi winogronami ja się tu przyznaję. Słuchajcie, ja mogę jeździć kombajnem, nie wiem, kosić tą pszenicę, bo to idzie szybko, to idzie przyjemnie. Ale z winogronami bawić mi się nie chce. No w sensie to jakby nie widzę sensu, żeby tylko dla rodzynek tak się spinać. Przykładowo dla oliwy z oliwek, czyli drzewa oliwne, które no, są w parze jakby robione z winogronami. Jakoś mam motywację, jakoś mi się chce. Jakoś to jest inaczej. Z winogronami mi się nie chce zatkać. Także mówię wam szczerze i teraz tak, jak nam się zawiesiło, to niestety musimy to odpiąć te pasy. Nie pomyślałem, co by było, gdybym ja to wszystko tutaj też widzowie. Gdybym to wszystko tu rozładował, ale to niestety tak chyba też nie działa, bo to by trzeba mocno trafić punkt. To nie jest tak, że rozładujemy, jak widzicie, no to jest jakiś konkretny punkt i to mi się bardzo nie podoba, ale no ja nie mam na to wpływu. Według mnie no to powinno dwa razy, trzy razy szybciej to zbierać, nie? Z całej ciężarówki. Dobra, pierwszy transport za nami. Widzowie, dobra. Także to melduję wam wykonanie pierwszego zadania, ale to jeszcze nie są wszystkie pizze, także zaraz sprzedam drugie i zobaczycie, ile będzie na koncie. Mówię, dzisiejszy odcinek będzie cały czas tutaj pauzowany, żeby no, był jak najkrótszy, a i tak będzie bardzo długi. No nie oszukujmy się. Dlatego, że będzie długi, to staram się go pauzować, aby był możliwie jak najkrótszy, tak? Abyście widzieli, co konkretnie robię. No bo pierwszą czynnością na pewno jest właśnie sprzedaż. No, zaczęliśmy od pizzy. Na nią padło. Tu zobaczcie, jeszcze lody na nas czekają. Na szczęście w cykl tych zadań, które nas czekają, na szczęście widzowie nie zalicza się do tego całego cyklu naszych zadań w żaden sposób karmienie zwierząt. To akurat mamy za sobą. Tutaj patent udało mi się opracować i jakoś te karmienie zwierząt jakby no mamy zaliczone, więc to jest chociaż jedyna rzecz, którą no raz na parę miesięcy trzeba zrobić, jeśli byśmy czas tutaj przyspieszali, nie? Mówimy, no bo wiadomo, jeden dzień w grze no to jest jakby jeden miesiąc, przynajmniej u mnie tak to jest ustawione, więc patrząc pod tym kątem, moi drodzy, no to tak raz na 3 miesiące, czyli 3 dni takie te w grze, no te zwierzęta trzeba dokarmiać. Możemy zresztą zobaczyć, ile to czasu potrzeba. Kiedyś możemy to przetestować. Dobra, no to co? No to pojadę, sprzedam już te pizze, no bo już nie będę was zamęczał tym długim rozładowywaniem tych pizz, prawda? Sprzedam te pizze, pokażę wam po sprzedaży, ile przybędzie. No, skoro mamy 1 400 000, no to pewnie po sprzedaży tych pizz, jeśli to już będą wszystkie, no zakładam, że będzie 2 400 000, 2 600 000, pewnie około 2 600 000 powinno być. Tak mi się wydaje, no chyba, że to będzie jeszcze jeden transport.
Ale no to wam powiem, zdam wam relację. Także to pierwszy etap pizza. Sprzedaż pizzy. O, 100% pierwszy etap. Widzimy się za chwilkę. No dobra, moi drodzy. Ostatnie pizze sprzedane, także na full sprzedane pizze. No, wiele się nie pomyliłem w swoich kalkulacjach. Mówiłem 2600 będzie z 2555. No, powiedzmy, że jest to zbliżona tutaj wartość. No, kolejną rzeczą, jaką będziemy musieli sprzedać, to jest to niby mleko butelkowe. Mówię niby, bo ono nazywa się mleko butelkowe, a ono tak naprawdę nie jest butelkowe, tylko jest kartonikowe. No, ale to już może nie czepiajmy się jakichś tam detali, tylko tego mleka nie możemy, widzowie, zbyt wiele załadować, żeby nam ciężarówka się nie przewróciła. Także tutaj mamy taki niestety patent, aby ostrożnie je ładować. Może najpierw z jednej, ja myślę, że zrobimy to tradycyjnie. No daleko nie mamy do sprzedaży mleka, bo tu mamy taki punkt do sprzedaży mleka. To jest ta naprzeciwko nas, taka, jak widzicie, tam miejscówka. Zobaczymy, jak ono szybko też się będzie rozładowywało. Chociaż tutaj można też wybierać i to jest dosyć dziwne, że może być jedna paleta, która ma 50 tysięcy litrów. Ma to swoje plusy, bo jak się ją rozładuje tam, to wtedy to się samo wypakowuje, tak? Kasa leci, a my możemy w tym czasie coś innego robić, więc tutaj wam takiego protipa, widzowie, zdradzę, że ma to swój plus. Nie musimy tyle palet wieść i czekać, aż one nam się rozładują, tylko zrzucamy tą paletę i tutaj akurat w przypadku tej budki do sprzedaży mleka to działa. Chociaż jest to troszkę mało realistyczne, żeby, no wiecie, tyle mleka do takiej małej budki zmieścić, tak patrząc objętościowo, no na tym samochodzie to wygląda, nie? No, no ale dobra, no nie czepiajmy się, widzowie, nie czepiajmy się. Dobra, i teraz najważniejsza rzecz, żeby nie przesadzić, bo mamy bardzo niedaleko do podjechania, ale jeżeli my źle zapakujemy ten towar, to niestety nam się nasze auto przewróci, więc może tak dla bezpieczeństwa. A, widzicie, bo tu też nie ma wpływu, kurde. O nic, no to teraz już nam się źle załadowało. O, czekajcie. No niestety, widzowie, nie ma tak kolorowo, jakby nam się wydawało. Ja chcę decydować, jak to... Dobra, już tam o jedno nie chodzi. Może nie zaważy, a jednak zaważyło. No, ale może podjedziemy. Tu jest jeszcze taki plus, że daleko nie mamy. Ach. O, czekajcie, czekajcie, widzowie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Chyba niewiele to dało. No nic. Będzie trzeba troszeczkę tutaj minimalnie oszukać. O, zobaczcie, tak ładnie to mleko wygląda. W takich kartonikach. I ono jest bardzo drogie, jak widzicie, za jedną taką paletę. Nawet nie wiem, ile dostajemy za paletę. Ciężko tutaj w tej chwili stwierdzić. No tu pewnie takie 4 kursy zrobię, widzowie, no bo mamy 2 fabryki z tym mlekiem. No tylko, że będzie to pewnie czasochłonne, także też wam po prostu pokażę, jak już to sprzedam. Bo myślę, że no tak jak będę tak przerzucał, to też to tak nie jest dla was jakoś tam interesujące, ale jak widzicie, cały czas biorą to mleko, a tam już się nowe mleka wyłoniły, także bardzo fajna opcja. Tu jedyna taka sprawa, żeby te palety z tym mlekiem się opróżniały, to muszą stać one, że tak powiem, normalnie, nie mogą być jakoś tam na bok przewrócone, bo wtedy nie bierze, także czasami też na pewnej wysokości tu bierze, to mnie też zaciekawiło, że tak z ziemi nie chce brać, a jakbyśmy tak, na przykład tak trzymali, to będzie zbierało, no nie wiem, jest to dosyć zastanawiające, no ale tak jest. Także jak widzicie, mam tych palet, już nawet nie wiem, ile tutaj było tych litrów, bo już nie pamiętam. 40 palet mieliśmy, coś chyba koło tego. Nie wiem, dlaczego niektóre mają inne trochę kolory, ale to może tak zależy, jak słońce pada. Może tak być. Bo one się kompletnie, słuchajcie, niczym nie różnią. Natomiast jest to dosyć ładnie zrobione. Zobaczcie, jaka ładna paleta z taką jakąś tutaj naklejką. Nie taka tekturowa, tylko deskami poprzekładane są te mleka. Chociaż jakby tak spojrzeć, ile ich realnie by tu było. Ja nigdy tak... O, to tej nam nie weźmie, ale może... Ile to by mogło być litrów? Raz, dwa, trzy... Aha, no dobra, to sobie nie zobaczymy. 3 kartoniki są w jednym. 3 razy 2. To jest 6. To jest... Dobrze mówię? Tak. Raz, dwa,
3, 4, 5, 4. 4 razy 4, 16 jest w rzędzie. Dobra, no to ma się nijak do 1000 litrów, tak jak już mam być szczery. A nie, bo ja policzyłem raz, dwa, trzy, cztery. A, że 16 jest w rzędzie i to jeszcze razy 4 idzie, bo są po 4. No, dobrze, moi drodzy. I jeszcze razy 4, jeszcze razy 4 te, znaczy 3, bo to są 3 rzędy chyba, nie? Tak, 3 rzędy. A to akurat, słuchajcie, nie chcę już mi się tak dokładnie liczyć. Nagrywam odcinek o dość już późnej porze i aż tak mi mózg nie pracuje, żeby takie jakieś mnożenia tutaj wykonywać w głowie. Bo skupiam się na tym, żeby rozładować. Dobrze, widzowie, to słuchajcie, ja to szybciutko rozładuję. No, przywiozę te wszystkie, które tam zalegają. Chciałem wam po prostu pokazać, ile kasy wejdzie za pierwszą ciężarówkę, żebyśmy mogli ocenić, ile będzie. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie tego chyba zobaczyć, ile będzie kasy. No, na razie to mleko, ile zarobiło? 200 tysięcy, tak? Po 200 tysięcy na razie na tym mleku zarobiliśmy, a sprzedaliśmy, ja wiem, 1/3. Tak, mleko nie jest przyjmowane, bo teraz rzuciłem chyba za daleko, a tam jest to mleko znowu smakowe, które też dzisiaj będziemy sprzedawali. Ja już nie wiem, jak ja to mam posprzedawać, widzowie. Wszystko, jak mam być szczery. Kompletnie, widzowie, nie wiem, jak ja to mam posprzedawać. Jest tego za dużo, nie? Naprawdę, jest tego tak dużo, słuchajcie, że mimo, że ja tutaj sobie, zobaczcie, pomagam w jakiś sposób tą super siłą, a nie nakładam tego jakimś wózkiem widłowym czy tam ładowaczem, tak wiecie, o co chodzi, no to i tak mam co robić. I tak moja... No i tak jest to bardzo pracochłonne. Uwierzcie mi, mimo że tutaj sobie troszeczkę z tym, no można powiedzieć, ułatwiam, czego akurat no nie jestem jakimś tam zwolennikiem, to śmiało mogę wam spojrzeć w oczy i powiedzieć, widzowie, tu naprawdę jest co robić, tu jest zapieprz, tu jest naprawdę konkretny zapieprz, nie? Może dla wielu z was to być nie takie oczywiste, ale tu naprawdę jest zapieprz, słuchajcie, na tym gospodarstwie. Jak chcemy to wszystko, nie wiem, posprzedawać, bo... Dobra, schodzą nam te palety jakoś powoli. Może się dowiecie, ile za jedną ciężarówkę. No już jest koło 400 tysięcy, 500, no koło 500 tysięcy się zbliżamy za jedną ciężarówkę. Czyli w ten sposób, jeśli zakładając, że mamy jeszcze 3 ciężarówki, można by rzec, że jak się zobaczymy za chwilkę, moi drodzy, to tak bym oceniał, że... Bym oceniał, widzowie, zaraz się przekonamy, co bym oceniał. 4,5 miliona powinniśmy mieć. Jak sprzedam jeszcze raz z tej mleczarni i dwa razy z tamtej. No zakładając, że oczywiście to jest całe mleko. Nie wiemy oczywiście, słuchajcie, czy to jest całe mleko. No bo ja sobie tak szacuję, że takie 4 kursy zrobię. Natomiast nie wiemy. Nie wiemy, ile... No widzicie, muszę wyżej trzymać, to wtedy zbiera. Także to jest tak jakoś ustawione, że jak ciężarówką podjeżdżasz, a jak rzucasz na ziemię, to nie rozpakowują. I tak musiałem trzymać. Dobra, no czy prawie 3 miliony. Czyli praktycznie 500 tysięcy za... No niecałe 600 tysięcy za jedną rundę. Ale tu i tak nie będzie tego więcej, bo zobaczcie, tu już jest końcówka. Także... Dobra, widzowie, widzimy się za chwilę, po prostu sprzedam mleko, czyli zakładam, że więcej jak 4 milionów raczej nie będę mieć. No dobra, widzowie, no troszeczkę wiele się nie pomyliłem, bo powiedziałem, że więcej jak 4 milionów mieć nie będziemy, no 3600 prawie. No tyle mleka mieliśmy, a to auto po co tu stoi, mi tylko przeszkadza. Dobra, także druga rzecz sprzedana. No wiecie, to tak naprawdę dopiero nam na zakup terenów kupi starczy, a jeszcze mam pewien plan. W związku z tymi terenami, dlatego tak szaleńczo też tą sprzedaż, moi drodzy, robimy. Szaleńczy pomysł ze sprzedażą polega, widzowie, na tym... Dobra, weźmiemy to kolorowe mleko, ono tam chyba nie jest jakoś opłacalne, ale spróbujmy. Szaleńczy pomysł, moi drodzy, polega na tym, że chciałbym mieć 3 kombajny i po prostu zatrudnić 3 pracowników, taki test zrobić w którymś z kolejnych odcinków, czy ci pracownicy będą mi pszenicę kosili, a ja tylko bym podjeżdżał i ich tam wyładowywał, żeby jak najwięcej po prostu, jak najszybciej te zbiory mogły przebiegać. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało rację bytu. Dlatego też no, chcę troszkę tej kasy, wiadomo, naciułać.
Na razie trzecią rzecz sprzedajemy. Jak widzicie, no przybywa powoli tej kasy, no ale nie ma szału, nie? Pamiętajcie, mebli jeszcze nie sprzedaliśmy, chociaż na razie... Znaczy, no i tak czy siak bym raczej opróżnił te cieśle po to, żeby dalej tam te meble się produkowały, bo nadwyżkę drewna to my mamy cały czas, widzowie. A zobaczcie, mamy 30, już drugi odcinek, tak? Lecimy cały czas i cały czas to drewno na siebie zarabia. Także to, co zrobiliśmy na początku, to sadzenie tych drzew, no to było po prostu strzałem w dziesiątkę i trzeba to powiedzieć jasno, trzeba to powiedzieć wprost. Na razie widzę, mi się tutaj chyba tylko mleko truskawkowe rozładowuje. Truskawki tutaj dostarczałem oczywiście, tu było, bo tu trzy rodzaje mleka produkują. No czekoladę to wiadomo dostarczałem. Truskawki dostarczałem, a tam było jeszcze jakaś soja czy coś, czy owies? No to wiadomo, że kupiłem, no. To wiadomo, że kupiłem, moi drodzy, no bo chyba nie myślicie, że miałem. No nie miałem, no bo skąd miałem mieć owies czy tam? Aha. No, no niestety, coś jest z tym manem, kurde, popsute. Za dużo mi on ładuje, słuchajcie, tego towaru. Wiecie co? Za dużo mi tego towaru ładuje i później mi się przeważa. Spróbujmy tak. Nie podoba mi się to. Coś się popsuło z tym manem, bo zobaczcie, tak jakoś te palety są tak załadowane. Nie wiem, może aktualizację muszę zrobić, bo to jest z moda ten man, nie? No bo gdyby on, przypuszczam, nie ładował mi tych palet tam, one by tak nie wystawały, no to nie byłoby żadnego problemu i by to mi nie przeważało. Dobra, jak tutaj biorą? No, tu biorą dosyć też szybko. I tak samo właśnie mówiłem z tej pizzerii. Tutaj może nie ma animacji, tutaj nie widzimy, tu tylko widzimy, jak kasa leci i później palety znikają. No ale dobra, no już tam wiecie, nie czepiajmy się, żeby te butelki pojedynczo znikały z tych palet, natomiast czy my tutaj na tym coś zarobiliśmy fajnie? No tak bym nie powiedział, nie? Jak mówiłem, mleko to białe w kartonikach się bardziej opłaca niż te kolorowe, no ale dobra, no mamy, no to sprzedajemy. No ile zarobiliśmy? Cudów nie zarobiliśmy, widzowie, także jak będzie 4 800 000 na tym kolorowym mleku, to jest max, tym bardziej, że chyba mamy tylko jedną fabrykę. Więc no pokażę wam, jak sprzedam. I widzimy się znowu tradycyjnie za chwilę. No dobra, moi drodzy, witamy was ponownie. Sprzedane te wszystkie kolorowe mleka, jak zwał, tak zwał. 4,5 miliona. I teraz słuchajcie. Sytuacja dalej jak wygląda. Przejedźmy się, to wam wyjaśnię. Wyczyściliśmy, widzicie, te fabryki z mlekami. Też tymi kolorowymi. Tutaj jakiś ser albo czekolada, albo bądź masło. Chyba masło. Natomiast ja zmieniłem troszeczkę tryb produkcji. To sobie po prostu tak sprzedamy, tak o, przy okazji, żeby tu wyczyścić. Natomiast ja zrobiłem coś takiego, że ustawiłem w tych po prostu mleczarniach wszystkich, ażeby ser i masło na sposób dystrybucji były. Żebym nie musiał dowozić, bo wiecie, jakby no jest taka funkcja, jest taka opcja i fajnie, jeżeli ona działa. No, z mlekiem niestety tak się nie da zrobić, aby mleko się samo dostarczało, no ale no powiedzmy, że wwożenie tą cysterną tego mleka jeszcze nie jest jakimś tam problemem przy tej tutaj gramaturze tej cysterny. No ale nie zmienia faktu, że te sery to wszystko mam poustawiane, ale one już tu stoją tyle czasu, więc zaraz nam, nie wiem, spleśnieją albo diabli wiedzą, co tam się jeszcze z nimi stanie. Także jedną taką rundkę myślę, że możemy sobie zrobić, żeby już tutaj nie stały, stać już więcej tu nie będą, bo po prostu będą automatycznie dystrybuowane. No w sery no to możemy się tylko domyślić, że do pizzerii. To nie wiem, czy to jest masło. Prawdopodobnie to jest masło. Możemy zrobić zbliżenie i... Delights. No tutaj niby jakieś czokolady Delights. No to by wychodziło, że to jest czekolada, aczkolwiek no możliwe, że też miałem ustawione na przechowywanie czekoladę. No teraz już jakby... Nie pamiętam, widzowie, dobra, zamknijmy to, bo zaraz nam się znowu będzie przewracać ta maszyneria nasza. Postaram się naprawić tą ciężarówkę, zrobić aktualizację tego. A nie, faktycznie czekolada, 10 tysięcy litrów czekolady. No dobra, widzowie, sprzedajemy, słuchajcie. Ja nie będę też jeździł po tych, bo stwierdziłem, że no nie chcę. Ja wiem, że to jakiś tam opłata za to jest... no pobierana i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast, widzowie, no prawda jest taka...
Tak jak w Tartaku mam ustawione, że deski produkowane z Tartaku automatycznie idą do cieśli. Oczywiście mógłbym meble i całą resztę też automatycznie ustawić na sprzedaż i od razu wam teraz tutaj mówię. Możliwe, że to jest ostatnia nasza sprzedaż taka odcinkowa tych rzeczy i te rzeczy, które no, tyle razy sprzedawaliśmy, możliwe, że ustawię na automatyczną sprzedaż, aczkolwiek w przypadku mebli wiemy, że meble mają lepszą cenę no w lipcu, no to ja wolałem jednak się pofatygować raz w roku, słuchajcie, i po prostu sprzedać te meble, no bo to nie jest jakby problem, tak? Raz w roku sprzedać. I wolę to tak zrobić, niż, no, niż miałbym robić automatycznie. Ale w przypadku jakichś tam innych składników, takich, no, nie wiem, jak masło, chociaż masło zrobiłem jako dystrybucję wszędzie. Ale na przykład czekolada, no bo tutaj czekolada będzie wymagała też przeliczenia. Ja te wszystkie rzeczy, które tutaj w naszych zakładach produkcyjnych mamy, no będę musiał też przeliczyć, wam to pokazać, no bo w tych wyliczeniach gdzieś tam wiem, że jestem dobry, biznesowych. Więc wam pokażę i to też będzie może w formie jakiegoś już później poradnika. No bo czy tak naprawdę tą czekoladę się opłaca dostarczać, żeby produkować mleko w butelce czekoladowe? Moim skromnym zdaniem, jak na oko już licząc, bez żadnych konkretów, ale to licząc tylko na oko, to bardziej się opłaca po prostu sprzedać czekoladę, a mleko sprzedawać. Jeżeli idąc tym tropem myślenia, to mleko moglibyśmy sprzedawać jako mleko po prostu wiecie, z tej, z beczki, tak? A czekoladę osobno i byśmy więcej na tym zarobili niż te mleko butelkowe. Takie jest, widzowie, moje zdanie. Nawet teraz nie patrzę, zbliżamy się do 5 milionów. Wiecie, wbrew pozorom to też nie jest tak dużo kasy, nie? Te 5 milionów, bo zobaczycie, że ona nam bardzo szybko zejdzie. A myślę, że niektóre składniki do naszych tutaj fabryk również kupimy. Dobra, lody, widzowie, chyba zostały nam lody, no żeby się nie roztopiły. Tutaj sobie chyba czekolady stoją, tak porozrzucane, ale tam jeszcze te chleby chyba były. Także może na ten, no to tutaj byśmy tak sobie akurat, widzowie, przelecieli przez te piekarnie i te chleby zawieźli. Chleby chyba zawoziłem do supermarketu, jak dobrze pamiętam. Także, no to już tak wiecie, no jakby wiadomo, to jest wszystko bardziej dla frajdy w tej chwili przeze mnie. Oj, ja tu dawno wody chyba nie dostarczałem. Teraz zobaczyłem ikonkę wody. Szkoda, że nie ma automatycznego. Ja czasem powiem wam szczerze, nawet już bym wolał no w tym przypadku coś za tą wodę zapłacić, a mieć święty spokój. Bo jakby, no tu już jestem na tym etapie, słuchajcie, rozwoju. No dobra, jak już dają, to już szybko będziemy brać. Opróżniamy po prostu w tym odcinku wszystkie fabryki i zobaczymy, ile wyciągniemy kasy, a najlepszą perełkę, jeśli chodzi o kasę, oczywiście, widzowie, zostawiam na koniec. I od razu wam mówię, że pomidorów tutaj i innych rzeczy ze szklarni nie będę sprzedawać. Ja to też muszę poustawiać, żeby te pomidory się automatycznie po prostu dystrybuowały, bo można tak ustawić akurat w przypadku szklarni. I zobaczcie, ile mi to ułatwi. Nie będę musiał wozić ręcznie, to mi się wszystko automatycznie tam dostarczy i będzie święty spokój. Więc myślę, że tak zrobimy. W przypadku szklarni nie wiem, czy nie włączę tego, bo tam jest takie automatyczne nawadnianie. Oczywiście się za tą wodę wtedy płaci, ale myślę, że jestem gotów to, słuchajcie, już na tym etapie zrobić, bo żeby nie cofać się, żeby nie okazywało się, widzowie, że niektóre elementy, które ja tutaj robię, mnie po prostu blokują czasowo, a w tym czasie mógłbym zrobić coś o wiele bardziej no, opłacalnego. Ja tylko pod tym kątem to takie, powiedzmy, wyliczenie swoje robię. Dobra, już tak się nie ładujmy, bo zaraz się z chlebem jeszcze przewrócimy. Oby nie. O kurde, ja tu muszę zakrętasy teraz robić. Niedobrze. No, wprost nie pojadę. Czemu ja tam zastawiłem? Już prościej by było wsiąść i tego maka przesunąć. Dobra, no jakoś tam jedziemy, no wprost się jakoś jedzie, no tu jest równa ta droga, więc się jedzie, tylko tu trzeba będzie gdzieś wjechać. I teraz tak, moi drodzy, no... Więc wszędzie ustawię automatyczną, jeśli chodzi o dystrybucję, na te składniki, na które, które potrzebujemy. Tak samo z młyna zbożowego, słuchajcie...
Również ustawiłem, ile dostaliśmy? O, 250 tysięcy, no to nie jest tak źle jak za te chleby, nie? Tym bardziej, że mamy ich pewnie sporo do sprzedania. Także to już też zaraz będę pauzował, żeby wam pokazać już na końcu. Natomiast, słuchajcie, no jeśli chodzi o dystrybucję mąki do danych zakładów, tylko najpierw chcę tej mąki dużo, wiecie, wyprodukować, prawda? Więc wiadomo, ten odcinek z tymi wielkimi żniwami, z pracownikami będzie potrzebny. Będzie to też fajny eksperyment, czy da się trzech pracowników zatrudnić. Będzie to ciekawostka. Wydaje mi się, że powinno się dać, bo dlaczego by nie, ale no wiecie, to jest farming, tutaj jest wszystko możliwe. No i co? No i wtedy zrobimy taki manewr, że ustawimy automatyczną dystrybucję mąki, bo wtedy wiadomo, że no ta mąka do każdego tego, powiedzmy, zakładu się dostarczy i nie będzie z tym, widzowie, problemu. A tu jeszcze chleba jest? A jest! Ile my tego chleba w ogóle litrów zawieźliśmy? Ja tak nie patrzyłem. No i jeszcze te nieszczęsne cukierki. Ale perełka najlepiej opłacalna zostaje przeze mnie zachowana na sam koniec, abyście zobaczyli, jak to fajnie wygląda. No tak myślę, że 4 kursy z tym chlebem zrobię, patrząc, że tam wypluło jeszcze skrzynki z chlebem, to możliwe, że 5 lub 6. Czyli jeżeli tak te 200-300 tysięcy mamy za jeden kurs z chlebami, no to myślę, że jak się za chwileczkę zobaczymy, jak to sprzedam, no to już te 6 milionów 200 powinno być przekroczone, czy ten milion, myślę, że spokojnie więcej powinno być. Ale to uwierzcie mi, widzowie, to jest dopiero początek. To jest dopiero początek wielkiej fortuny. Aha, i w międzyczasie, jak rozładowywałem to mleko kolorowe, wyskoczył mi komunikat, że brak miejsca na wełnę u owiec. Także będę musiał szybko tam jechać też, kiedy skończymy tą sprzedaż i tą wełnę po prostu gdzieś wywieźć. No, nie wiem, czy w tym odcinku, słuchajcie, już zdążymy zrobić budowę tych fabryk do wełny. Powiem wam szczerze, mam wątpliwości, czy zdążymy. Jeszcze to pakuje. No ile tego pakują? Tego chleba. Halo, tu coś się chyba popsuło. Nie no, widzowie, no to już to nie chodzi o to, czy to jest realistyczne, tylko ta ciężarówka mi się potem wywala. Ja nie mam nic przeciwko, żeby ona tyle wiozła. Jeżeli ona to uwiezie, no czekajcie, to jeszcze te dwie palety zapakujmy, tylko muszę mieć wyłączenie autoloada pod ręką. No i jak zwykle się zapakowało nie tam, gdzie chciałem. Ach. Dobra, ile to jest? 52 tysiące litrów chleba. Ja bym wolał to inaczej zapakować, no ale no, to ja sobie mogę chcieć, nie? Wiecie, że ja mogę sobie chcieć, ale na razie jedzie z tym chlebem. No, chleb w sumie nie jest ciężki, nie? Też powiem wam, ładnie ten chlebek wygląda, ładnie dopracowali te... Ażbym takiego świeżo upieczonego, ciepłego chleba na sucho, ja zawsze uwielbiałem, słuchajcie. Dziadek mi z pracy kiedyś przywoził tak zwany chleb z mąką, czyli właśnie wyglądający identycznie jak ten. Jak byłem dzieckiem, to zawsze uwielbiałem, słuchajcie, jak dziadek przyjeżdżał z takim świeżym, ciepłym chlebem z piekarni. O, ale zawsze mówię, dziadek, ukroi kromę, zawsze tak lubiłem, słuchajcie, kromę. I jak jest taki naprawdę super świeży chleb, to ja mogę suchą skipkę zjeść tego chleba. Przecież to mi tak smakuje, że aż mi się uszy trzęsą. Naprawdę uwielbiam taki, i to zobaczcie, jaki piękny taki chlebek, aż... No nie mam niestety takiego świeżego chleba, no te krojone chleby, które gdzieś tam w markecie kupujemy, no to nie jest to samo, co z takiej piekarni. No, 320 tysięcy. Czyli jeszcze jeden kursik. Także no, także takiego chleba bym sobie zjadł, ale to taka tutaj ciekawostka do, moi drodzy, do odcinka. Więc co, no sprzedam pewnie jeszcze jedną turę i pokażę wam. I przejdziemy do lodów i do ciastek, już nie będziemy więcej tu już jakichś tam rzeczy sprzedawali, bo już chyba wszystko, co trzeba, jest posprzedawane, więc z tymi ciastkami będzie, myślę, że całkiem sporo roboty. No i te lody. Nie wiem, jak z tymi lodami, bo fabryki lodów mamy aż 3, widzowie. Ale jak na lodach też jest całkiem niezły biznes, także, ale to już zobaczycie. O, już zobaczycie. To jest też takie, oj, te sarenki. Oj, czekajcie, żebym nie wziął tego przez przypadek, żeby mi nie złapało tych cukierków, które tam ustawiałem. Taki patent tutaj na zbieranie tego w szybki sposób sobie opracowałem, no ale
W sumie tu tak naprawdę nie ma jakichś idealnych patentów. Jak to tylko po dwie skrzynki wypluwa, no jakby nie mamy wyjścia. Dobra, widzowie, widzimy się w takim razie za chwilę. No myślę, że to już jest ostatni kurs z chlebem, także mówię, koło tych 6 milionów pewnie powinno być. Wszystko sprzedamy, chociaż wątpię, ale zobaczymy. Widzimy się za chwilkę w takim razie. No dobra, moi drodzy, no chyba się wiele nie pomyliłem. 6 milionów jest na koncie, ale jeden kurs musiałem więcej zrobić. Było więcej chleba niż myślałem. No tak wiecie, no jest to takie przyjemne czasem jeździć. Mamy świadomość, że chodzimy koło tego, staramy się i jakby dlatego niektóre składniki wolę po prostu sprzedawać sam niż ustawiać automatyczną sprzedaż. Przy czym od razu wam mówię, że niektóre rzeczy chyba faktycznie bardziej zautomatyzuję. Bo na przykład tych mebli już tyle razy sprzedawałem, że może ustawię automatycznie, a może raz w roku po prostu będę sam sprzedawał. Kto mi każe więcej? Tu w każdym razie mamy lody, widzowie, żeby one... No dobra, to już musimy się ustawić porządnie do wyjazdu, bo tam widzicie, jestem... Czekoladę na razie sobie pominimy. Zobaczcie, jak tu jest pusto wszędzie. Były pizze, były chleby. Te ciasta mi się chyba nie produkują, bo tam jakiegoś składnika do ciasta brakuje, ale te torty w sensie, nie? Torty, ciasta, no ja traciłem nerwy, słuchajcie. Jakoś mnie te ciasta, nie wiem, denerwowały, pamiętam, bo strasznie mało ich wchodziło na ciężarówkę. A tu mamy dwa rodzaje lodów. Jedne są truskawkowe, drugie nie wiem jakie, ale po kolorach można rozpoznać, że są... A widzowie, dwa rodzaje lodów. No dobrze, niech sobie będą. Także ja myślę, że to i tak, słuchajcie, jest pikuś, bo to jest cisza przed burzą. Ja wam specjalnie tak trzymam was w emocjach, pokazuję wam mniej więcej ile można na danych rzeczach zarobić. Przy czym na wielu, wielu rzeczach ustawię sprzedaż automatyczną. Możliwe, że na czekoladzie. Ale to się jeszcze zastanowię, czy właśnie... No bo ser chciałbym, żeby się dostarczał do pizzerii, więc to ser musimy zostawić. Masło do czegoś nam jest tam potrzebne, chyba nawet do fabryki ciastek, więc też niech będzie w formie dystrybucji. No mleko butelkowe, o mleko butelkowe, jeśli się da ustawić, nawet zrobię to z wami, widzowie. Przejrzymy sobie te nasze fabryki i zrobimy sobie ten proces razem. Czekolada, mamy dystrybucja. No i mamy, aha, bo tu nam cukru. No tak, widzowie, brakuje nam cukru. Brakuje nam cukru, bo ostatnio nie działałem. Wiecie co? Te cukierki się ich chyba nie da na sprzedaż, bo nie sprzeda nam nigdzie. Wiecie co? Te cukierki najchętniej bym zrobił jako na sprzedaż. O! Opowiem wam szczerze, że nie chce mi się z tymi cukierkami jeździć. Także cukierki pierwsze na sprzedaż. Tylko wiecie, jak ja sprzedam, to wiem ile zarabiam, a jak to mi się będzie automatycznie sprzedawało, to jakby nie mam nad tym kontroli. I oczywiście wiadomo, jak ustawiacie taką sprzedaż, no to gdzieś tam jakaś prowizja z tego jest, no ale z drugiej strony, no coś kosztem czegoś, mając tyle fabryk, no czasu nie kupimy za żadne pieniądze. Na pewno nie będę chciał, widzowie, sprzedawać tych na razie, bo chcę wam pokazać, więc tutaj czekamy, nie robię na sprzedaż. Jeśli chodzi o sałatę, no niby mam dystrybucję, tylko pytanie, gdzie ta sałata jest dystrybuowana. O, bottle of milk, jeśli się da, nie wiem, czy to będzie działało, bo to, że ja sobie ustawię, to nie znaczy, że to będzie działało, natomiast myślę, że możemy tutaj już ustawić, żeby z tym mlekiem się nie szarpać, a naszą rolą będzie tylko dowiezienie mleka. No tego na razie nie zmienimy, widzowie. Tego nie zmienimy. Jeśli chodzi o szklarnię, to zostawmy na razie, bo za dużo ich jest, więc jakby no po co. Jeśli chodzi o lody, no to ja w tej chwili, no dobra, możemy przyjąć, że z jednej fabryki, widzowie, zrobię to z wami, a dwie kolejne fabryki ustawimy już sobie na sprzedaż. O, tak zrobimy. Kto powiedział, że my musimy wszystko sprzedawać? Ja i tak wiem, że z jednej rzeczy zarobię sporo. I teraz widzowie, chleb również myślę, że na sprzedaż. Ciasto jest magazynowanie. Aha, bo to jest kawiarnia. Ciasto jest magazynowanie, to możemy od razu też na sprzedaż, bo to ciasto mnie wkurza. Masło, dystrybucja. Czekoladę dajmy na sprzedaż. I znowuż chleb. Sprzedaż. Oj.
Tutaj tak samo na sprzedaż. Masło, dystrybucja, czekoladę. Na razie robię to intuicyjnie, że na sprzedaż. Będziemy to przeglądali, najwyżej w następnym odcinku, widzowie, to zmienimy. No i tu robimy tą samą sytuację. Niech się już chlebek sam sprzedaje. My go fajnie teraz sprzedaliśmy, ale po co mamy za każdym razem jeździć? My i tak pewne rzeczy będziemy musieli tutaj doglądać. Więc proszę bardzo, sprzedaż. Potem się sam będę dziwił, słuchajcie, skąd mi na coś tyle kasy przybyło, a to się okaże. Sprzedaż, dobrze. Następnie jest mleczarnia, masło, dystrybucja, czekolada, niech będzie sprzedaż. Dystrybucja, sprzedaż. Jak się okaże, że do pizzerii jest nadwyżka, no to wiecie, no to będziemy się martwić i w jednym ustawimy. I teraz tak, tutaj mąka pszenna, dystrybucję ustawiłem, czyli no to jest ważne. Teraz jeśli chodzi o pizzę, jeśli się da, chociaż, bo te pizze mnie na przykład wkurzają, widzowie, sprzedaż tej pizzy, nie? To wam mówię od razu. Sprzedaż pizzy mnie wkurza, bo strasznie wolno to działa. To może ten punkt sprzedaży nie jest do końca, znaczy on chyba musi być, żeby to się mogło sprzedać, ale myślę, widzowie, że sobie ustawimy na sprzedaż. Ja pewne rzeczy chcę tu z wami zrobić i też zobaczymy, gdzie nam ewentualnie jakichś składników brakuje, to je na ten moment po prostu dokupimy jeszcze. Tak? Dobra, no i co? I tu się kończą nasze zakłady produkcyjne. No dobrze, to jeszcze tylko przejrzyjmy. Czyli jedne lody sprzedamy i ciasteczka nam zostaną. Czyli tak, w czekoladzie brakuje cukru, ale czekoladę moglibyśmy zrobić na sprzedaż. Meble. Wiecie co, może żeby mi się to wypróżniło. No to słuchajcie, też na sprzedaż musimy ustawić. Jeśli się sprzeda, nie wiemy czy się sprzeda. Bo też jest jakby kasa potrzebna, a ja wam powiem szczerze, wolę już tą prowizję zapłacić. Dobra, te cukierki poustawiałem, ale czy się sprzedają, to zobaczymy. Coś mi tu jeszcze... Aha, i dobra, teraz ciasteczka mieliśmy przejrzeć. No właśnie, widzowie. Tutaj ustalamy, że myślę, że ten owies, nie wiem, aha, owies nam do płatków owsianych może być potrzebny, bo jeszcze jest fabryka płatków. Do tego zajrzymy później. Natomiast powiem wam jedną rzecz, że rodzynki będziemy kupowali. To jest taka moja decyzja. One były kupione, to rodzynki, no jakby ich nie wyprodukowałem, je kupowałem. Natomiast słuchajcie, mamy dwie fabryki, znaczy fabryk czekolady, to mamy chyba, znaczy tych ciastek to mamy chyba z 6. Nie wiem, zaraz się przekonamy, ale myślę, że rodzynki będziemy kupowali. To będzie jedyna rzecz, którą będziemy kupowali. No tak tam nam tu niczego nie brakuje. No tutaj brakuje czekolady. Aha, bo widzowie, bo czekolada jest potrzebna. Dobra, widzicie? Czyli to nie jest tak, że sprzedaż. Tutaj nam z paru... No dobra, czyli najpierw na dystrybucję. Widzicie? No i to często wychodzą rzeczy, które w praktyce można dopiero sprawdzić. I no to trudno, to będzie nam się wszędzie dystrybuowała czekolada. Dobra, to niech się dystrybuuje. I tu też jest czekolada potrzebna. Dobra, to nie ma dyskusji, widzowie. To czekolada wszędzie, gdzie czekolada jest, ona nie ma być sprzedaż, ma być dystrybucja. Chociaż ona chyba... Dobra, już nam się chyba sprzedała czekolada, widzowie. Było dużo czekolady, a nagle już nie ma. Okej. No, posprzedawała nam się czekolada, widzowie. Z tej fabryki czekolady też? A to ciekawe. Tu jest dystrybucja. Tu jest sprzedaż, to dystrybucja i tutaj też wszędzie damy dystrybucja sru. Dobra, młyn zbożowy ustawiony, jeśli chodzi o pizzerię, no to nam się... O właśnie, i w przypadku pizzerii na razie mąki nie mamy, więc widzowie zrobimy to razem. Ile zapłacimy? No niech będzie, zapłacimy. Uwierzcie mi, że zaraz mi się to zwróci. I tak ile na pizzach zarobiliśmy. Dopóki nie mamy własnej mąki... W dobrych ilościach, a żeby nam na pewno nie zabrakło w pizzerii tej mąki, to ją sobie kupimy. I co? I to jest wszystko. A tutaj czego? Aha, tu jest znowu nadwyżka desek, ale desek nie robimy, widzowie. Deski muszą zostać na dystrybucji, desek nie robimy na sprzedaż, ponieważ nam się przydadzą. Czyli co? Zostaje nam tylko te ciastka nam zostaną.
do których zaraz zajrzymy, a tutaj sprzedajemy lody z tej jednej. No, bo tu są sprzedaż. Tu brakuje czekolady, ale mam nadzieję, że się dostarczy. Miód dowieziemy. Od miodu akurat mamy w bród. No i to wszystko będzie, jeśli chodzi o takie działania na farmie. Co za ten? Dobrze. Czekajcie, gdzie my z tymi lodami mamy jechać? Chyba, oho, to sobie pojedziemy. Ach, widzowie. To sobie pojedziemy. Muszę słuchajcie, aktualizację ściągnąć tego mana i zobaczyć, co tu jest nie ryn, bo to mi się strasznie, widzowie, nie podoba, że to tak wygląda. Tam nawet nie chodzi o jakiś realizm, bo niech by on sobie wiózł dużo daleko, nie, tutaj po drodze nie jeździmy i realistycznie patrząc byśmy mogli. Czekajcie, czy lody sprzedawaliśmy tu, czy w tej restauracji? Tutaj lodów nie przyjmują. To chyba w tej restauracji sprzedawaliśmy lody. Tu. No właśnie, widzicie, bo ja się czasem gubię. Pokażę wam, ile wyjdzie za tą taką no, bardzo dziwną dostawę, bo trochę no krzywą. Ale no z 200 tysięcy? 300 tysięcy. Widzowie, 300 koła. Aha, tylko że teraz... Czyli 300 koła dostaliśmy. No to, to całkiem niezła... kasa, bym powiedział. Tylko jak widzicie, palety muszą być prosto, to wtedy się rozładowują. Idzie czy nie idzie? 300 tysięcy, a mamy trochę kursów, a mamy... Znaczy nie, ja obiecałem z jednej fabryki, bo z reszty ma się samo sprzedać. Obiecywałem, że z jednej fabryki zrobimy tą sprzedaż i dostaną nam ciastka. I to są rzeczy, jeśli chodzi o sprzedaż i według tego, widzowie, będziemy mogli dokonać właśnie inwestycji w postaci zakupu gruntów. To jeszcze w dzisiejszym odcinku zrobimy. No, musi być taki dłuższy odcinek widocznie, żeby to wszystko ogarnąć. No i jak to ogarniemy, następne odcinki będą już jakieś tam efekty pokazywały. Już mnie jedna rzecz kusi, ale ja nawet... Mnie jedna rzecz jeszcze kusi, ale no na razie może nie będę mówił, co mnie kusi. A to i tak dużo dostaliśmy kasy, skoro zobaczcie, tutaj tyle więcej, czyli połowę zawieźliśmy tego, co byśmy zawieźli, gdyby nam się ciężarówka nie wywaliła. Nie wiem, ile tego ładować w ogóle. Czekajcie, to zróbmy może tak, zaparkujmy sobie. Tych lodów tu jest sporo, widzowie. No nie wiem, jaką miałbym mieć ciężarówkę, żeby to sprzedawać, bo powiem wam tak, problem jest taki, że mógłbym tu lawetą jakąś podjeżdżać i to wieść, tylko potem by był problem podjechać w miejsce, gdzie to sprzedajemy, nie? Żeby to... Żeby to po prostu wymanewrować tą ciężarówką. To nie jest jakby tak, wiecie, hop-siup robić te manewry. Co, wszystkie już są lody? Czy jeszcze jakieś? Już nic tu nie chcę wyskoczyć. No dobra, widzowie, no to to już zawiozę z wami, bo obiecałem tylko z jednej fabryki te lody. To już zawieziemy sobie razem. Aha, no to sobie zawieziemy. Kurde. Mnie się nie dziwię, jak to się tak dziwnie załadowało, no. Się kompletnie nie dziwię, bo to się tak kijowo, słuchajcie, załadowało. Teraz jeszcze bardziej. Kijowo, ale może się uda pojechać. Już wszystko? Dobra. Teraz pytanie. Jedziemy, czy kurczę, będziemy znowu jakieś figury geometryczne robili? Chyba będą figury geometryczne. Ostatnia próba. Weźmiemy to inaczej, załatwimy. No, trzeba sposobem, widzowie. Takie rzeczy trzeba... O, się prosto ładuje. Widzicie? No już dupa, bo nie pod... no w ruchu nie można, bo jak w ruchu robimy, to z tyłu się... No i teraz cofnę i się pewnie mi wyłoży już ten... Jeszcze się nie wyłożyła ciężarówka. No to teraz jak się nie wykłada, to nie powinna się wykładać. Bo z przodu mamy załadowane przecież. Dobra, powoli trzeba jechać. Zauważyłem, że jak się szybko jedzie... I dużo skręca... Przede wszystkim dużo skręca.
powoli trzeba skręcać, to się nie wy... Będę widzowie ściągał. Będę ściągał aktualizację, bo to tak się nie da jeździć, to co wiecie. Dobra, już daleko nie mamy. Tylko na wprost. Tu. Obiecałem, że z wami jedną turę zrobię, a dlatego obiecałem, bo chciałem wam pokazać tę magię, która się zadzieje z ciastkami. I po magii z ciastkami, widzowie, to już, ja już wiem, co się stanie, ale no nie chcę wam mówić, to jest to, na co czekaliśmy. Będzie to magia, widzowie, z ciastkami, niech będzie, że zajmiemy się tymi pierwszymi, żeby jechać na wprost. Już nie będę wszystkich tutaj, słuchajcie, ciastek sprzedawał, bo to też nie ma takiej na to potrzeby. Nam wystarczy sprzedać jedne, a to jeszcze te lody, jakby siłą rzeczy, które są na zewnątrz, trzeba posprzedawać, te chleby, to wszystko. Ale to już sobie ogarnę, słuchajcie, poza odcinkiem, bo to są jakieś drobnostki. Bo te lody ustawiliśmy na sprzedaż, nie? No ale wiecie, w momencie kiedy no to już jest tutaj wyłożone, no to nie zniknie, nie? To jakby nie jest liczone na sprzedaż. Zobaczcie, tu mamy ciastka. Ja ciastek poszczególnych nie sprzedawałem, dlatego że są takie, nie wiem, Valery Pack, to się tak dokładnie nazywa tutaj. No i jakby z tych różnych rodzajów ciastek tworzą się te takie paki, tak to nazwijmy. Nie wiem, jak to można nazwać. Wygląda to, widzowie, tak? No nie wygląda to jakoś tak super. O, Variety Pack, tak to się nazywa tutaj. Nie wygląda to jakoś, nie wiem, żeby to było jakieś takie super prestiżowe. A zaraz wspomnijcie moje słowa, dlaczego ja o tym mówię. Zaraz się przekonacie, widzowie. Tu na szczęście daleko jechać nie trzeba, żeby to sprzedać, także mogę postarać się załadować prawie że po brzegi. I zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, dlaczego tak tutaj powiedziałem. I nie będę więcej dzisiaj sprzedawał w dzisiejszym odcinku. Myślę, że zakończymy ten odcinek na właśnie tym zakupie terenów. Ja już poza odcinkiem sprzęty kupię, no bo jakby jaka to jest filozofia kupić takie same kombajny, jak mamy. Więc po prostu jak będzie... Oczywiście to nie będzie tak, że tylko będą żniwa, bo jeszcze w międzyczasie mamy temat do ogarnięcia z owcami. Ale myślę, widzowie, że już te fabryki z owcami, ja to muszę na spokojnie przemyśleć, bo te rzeczy z projektowaniem, z budową wymagają przemyślenia. Czy wy widzicie tą kwotę, widzowie? Plus 5 milionów 100 złotych. Tutaj nie jest nic oszukane. 50 tysięcy, słuchajcie, płacą za... Oni płacą 50... To są te ciastka, zobaczcie. W sprzedaży. Patrzcie to, moi drodzy. Tum. Tutaj są te ciastka. I to jest to. Ja to sprzedałem za Cookie Selling Station. Sprzedałem to za 86 tysięcy, ale mógłbym, jak widzicie, sprzedać to Gold Rest Valley, czyli też w jakimś miejscu, no ale tym miejskim miejscu, no ale gorzej płacą. No skoro gorzej płacą, no to sprzedaję sobie w tym punkcie sellingowym, aczkolwiek dla mnie taki punkt sellingowy jest... No taka budka z tymi, no takie znowu mało realistyczne, no to już ja tutaj muszę odgrywać jakiś roleplay i tyle, no. Zakładamy, że po prostu, nie wiem, stoi tam pan Heniu i ładuje, nie wiem, gdzie to w sumie, na jakieś zaplecze, kurczę, do tamtego budynku, załóżmy, tak? Chociaż wątpię, żeby nawet w tamtym budynku to się zmieściło, no ale dobra, to już tam wytnijmy szczegóły, jeszcze jedną rzecz sprzedamy i żeby już tutaj na pewno nam kasy starczyło. I oczywiście te sprzedaże już wszystkiego porobię poza odcinkiem, także widzowie, nie zdziwcie się, jeśli zaczniemy, czy raczej na pewno, znaczy to, że zaczniemy następny odcinek, to jest więcej jak pewne, bo ta seria się jeszcze nie kończy. Natomiast nie zdziwcie się, że zaczynając następny odcinek mogę mieć, nie wiem, 30 milionów, no strzelam, no bo tak patrząc po 5 fabrykach, ile za jeden kurs się dostaje, no to tak łatwo mi wyliczyć, że mimo, że jakieś inwestycje poczynię, które też zobaczycie w następnym odcinku, to jestem prawie że pewien, że no te 30 milionów możemy mieć na koncie, kiedy zaczniemy następny odcinek. O, to już wszystkie. No dobra, no to już z wami zawiozę tyle, ile jest. Już tam, wiecie, o parę nie chodzi. Te wszystkie pierdoły, które gdzieś tam wystają, to moi drodzy, my też sobie to posprzątamy, w sensie posprzedajemy. I ile my tu mamy, widzowie?
tej chwili już zobaczcie. 4 miliony 300, no dlatego, że było mniej. Także chyba nie muszę wam mówić, że jest super. Dobrze, widzowie, wchodzimy w sklep, w tereny i podejmujemy decyzję. I tym akcentem będziemy tutaj ten odcinek kończyli. W ogóle kusi mnie, żeby z drugiej strony, z tego wszystkiego, co tam jest, zrobić jedno pole. To teoretycznie, widzowie, byłby fajny pomysł, ale do mojego projektu, w którym chciałbym zatrudnić pracowników, byłby głupi. Dlatego, że ja musiałbym to sam kosić. Oczywiście tu bym wszędzie jakoś ładnie poorał, to wszystko by było cudowne, to by było mega. Natomiast miałoby to się, widzowie, kompletnie nijak do mojego pomysłu, dlatego że no, jakbyśmy chcieli zatrudnić pracownika, no to on by orał tylko jakby no to, co jest jakby polem, niezależnie, że ja bym to pole stworzył. Ale słuchajcie. W ten sposób będę widział, które pole jest duże, które jest małe. Kupujemy pole 43. Na razie kupujemy, później myślimy, co dalej. Na pewno na polu, widzowie, bo to też od razu wam powiem. No już nie patrzę na ceny, stać mnie, kupuję. No i to też już sobie kupmy, chociaż jest bardzo małe. I teraz słuchajcie, widzowie. Na polu, dobra, to już dla kompletu też kupmy. Szalejemy, kupujemy pola, po prostu wykupimy. Nie, żadne sprzedaj, tu kup. No już może też do równego. Nie wiem na razie, po co mi te pola, ale tak sobie stwierdziłem, że sobie kupię. Dobrze, i teraz słuchajcie. Sprawa wygląda, moi drodzy, następująco. Na tym polu, na którym to było tutaj według tych numerków, czyli pole czwarte, trzecie, drugie. My tutaj tego nie widzimy, tutaj widać. Czyli inaczej, pole 50, 51, 53, 54. To były pola, na których no, bawiliśmy się z pszenicą. Ja myślę, że tutaj spokojnie te buraki cukrowe mogą być, bo mamy blisko cukrownię. Więc tak, a jeśli chodzi o pszenicę, to można by się pobawić na polu 68, 9, bo zobaczcie, jakie one są olbrzymie, i 70. No, ewentualnie 71. Nie, bo tutaj gdzieś budowałem ten... No zobaczymy. Czy my jeszcze chcemy coś kupić? No znaczy tak, tu już nam się kończy mapa. No tutaj generalnie jeszcze można zobaczyć w tereny jeszcze raz. Bo jeszcze tego nie kupiłem. No to tak się zastanawiam, czy czasem nie kupić naprzeciwko też czegoś. Tylko co ja bym tu mógł na razie uprawiać, to tak, widzowie, na razie nie jestem do końca przekonany, bo też chodzi mi oczywiście typowo o uprawy rolnicze, nie tylko o nie wiadomo co. No na razie zostawmy. Niech to będzie tak, jak jest. Pokupowaliśmy. Tutaj nie będziemy tego na razie kupowali. Wystarczy. Ile kasy nam ubyło, widzowie? No jak widzicie, no, cudów nam nie ubyło, tylko teraz pytanie, co my kupiliśmy. Znaczy, kupiliśmy na pewno chyba te pola. Tutaj, tak? Należy do ciebie. Dobra, jest zaorane. Nic niby nie jest na nim posadzone. No te pola, jak widzicie, no nie są za duże. Ja mogę to... Jeżeli ja bym chciał coś zbierać, to spoko. Tak? Koszenie buraków cukrowych na dłuższą metę jest uciążliwe, ale kombajnem już bym mógł jeździć. Zobaczcie, czyli to jest znowu pole moje. O, jęczmień sobie rośnie, spoko. I to już jest fajne pole do zatrudniania pracownika. Bardzo fajne pole. Zobaczcie, jakie olbrzymie. I tu pracownik może sobie śmigać. To byśmy to zostawili. Tu kolejne pole też nie jest małe. I to też do... Tutaj akurat rzepak. No właśnie, jeszcze olej rzepakowy mieliśmy. A tam jest jakaś fabryka. Pierwszy raz to widzę. To też jest nasze? A nie, tego nie kupiliśmy. Czemu my tego nie kupiliśmy? A, to już tego nie kupiliśmy. No dobra. Czyli jednak nie kupiłem tak dużo, jak mi się wydawało. W drugą stronę. Dobra, no nieważne. Mniejsza o to, moi drodzy. Co zrobię jeszcze poza odcinkiem? Wywalę winogrona, widzowie. Jak już tu jesteśmy, to już sobie polećmy. Wywalę winogrona, posiejemy oliwki. To jest już taka decyzja, której jestem tutaj pewien. O, tutaj jest ten. Tu? Nie tu. Albo i tu. Tak, tam jest ten mój. Dobrze. Tak, bo tu kombajn stoi. Dobrze, bo tu... O, coś zlagowało. Tak szybko biegam, że zlagowało. No właśnie, no tutaj dokładnie, bo stoi kombajn, a tutaj
kosiliśmy. Natomiast to jest za małe pole, żeby pracownika zatrudniać. To może być dobre, słuchajcie, do zatrudnienia pracownika, żeby mi kosił buraki cukrowe. I też bym chciał zapas buraków cukrowych oczywiście mieć, no żeby cukier produkować. I natomiast tutaj, widzowie, w tej naszej tutaj pięknej części, to na razie niech ta trawka sobie rośnie, słuchajcie, nic ona nie przeszkadza. Usuniemy te winogrona, aczkolwiek na razie mi ich szkoda usuwać, bo te żółte liście jakoś tak mi się bardzo podobają, więc na razie może je zostawię. Ale plan będzie taki, że oczywiście usuniemy te winogrona, do końca polecą sobie w rzędach oliwki i będą tu tylko i wyłącznie oliwki. I tylko tutaj. Tu na razie tą trawę też mogę zostawić, ewentualnie dorównam jakoś, żeby tu, wiecie, było w miarę ładnie. Ale na razie tą trawę zostawię, bo na razie no, może mi wpadnie pomysł, co tu koło domu mógłbym zrobić. Nie chciałbym jakiś nie wiadomo czego. Może słoneczniki, aczkolwiek nie wiem, czy to się opłaca. No i coś tutaj z tymi owieczkami. No oczywiście będę tworzył całe tutaj, całą część przemysłową z rzeczami związanymi z owcami, z przemysłem ubraniowym, chociaż też zastanawiam się, czy niektóre fabryki tu przy drodze nie wybudować. One by wtedy z domu nie były widoczne. Chociaż tu też jest taka ładna łączka. No ale wiecie, no sama trawa, no ile można wszędzie trawy, no. Rozumiem, że zwierzęta trzeba nakarmić. No nie wiem, będę przemyślał, chociaż powiem wam, że szkoda mi. Jakoś tak czasem tyle tych drzew sadziłem w niektórych miejscach, tyle różnych bajerów, że wydaje mi się, że czasem taka łąka po prostu goła, pusta. Fajna rzecz. I teraz zobaczcie, mamy brak miejsca na wełna. To w ogóle uniosę? Masa 100 kilo. Aha. Dobra, no czyli uniosę. No to tą wełnę niedługo będę musiał gdzieś dostarczyć, widzowie. A skoro będę musiał ją dostarczyć, no to ją na razie tutaj zróbmy miejsce, żeby się kolejne wełny. Czyli to jest plus z tą wełną, że możecie to do 100 kilo, czyli możecie to... Aha, tu nie ma nic, nie wiem dlaczego. To jest ciekawe, czemu jedne... One były tak samo czasowo, tak samo te owce kupowałem. Tak samo je karmiłem, nie rozumiem. Czy nie, może inaczej karmiłem, nie wiem. No dobra, mniejsza o to, moi drodzy. W każdym razie, jak się okazuje, wełna jest. No więc, ażeby już tutaj nie było jakichś jaj, jaja to w kurniku, to tą wełnę sobie na bok przesuniemy, a tu w ogóle nic nie ma. Aha, bo to najpóźniej wybudowałem, chyba że one jedzenia nie mają. Nie, no mają. To już nie wiem. Nie wiem. Dobra, widzowie, to w zasadzie tyle. Takie fajne owieczki. Zobaczcie, jak fajnie tutaj wygląda. Aż sobie tutaj wejdę. Tutaj oczywiście jakiś zbiornik był, którego nie udało się w żaden sposób usunąć. No to co zrobił Yuken? Widzowie, no co zrobił Yuken? Jak się czegoś naprawdę nie da usunąć w żaden możliwy mi znany sposób, no to co wziąłem? O, to wziąłem, po prostu zamatowałem to. Ale pięknie. O, tutaj niestety z tym się nic nie da zrobić. Tu pewnie jakiś krzak by trzeba posadzić, widzowie. Tak mi się coś wydaje, bo tego też się nie da usunąć. Nie wiem, co to za dziwne rury. Wszystko usunąłem. Cały czas pytanie dla spostrzegawczych, ale ja nic nadal nie mówię. To jest zagadka odcinka. Zobaczymy, kto się kapnie. I w komentarzu w którymś z najbliższych odcinków powie pewną rzecz. Ja nic wam jednej rzeczy nie zdradzam. Dobra, to tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie. Dłuższy odcinek, no ale chciałem wam wszystko po kolei pokazać, co tu robię. I tak jeszcze wiele, wiele pracy przede mną, ale to już zrobię poza odcinkiem. A zobaczycie sami, co będzie w następnych odcinkach. Także będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć!